Na skutek apelacji wyniesionych przez obrońców oskarżonych sąd odwoławczy orzeka. Punkt pierwszy. Uchyla zaskarżony wyrok w części skazującej oskarżonego Mariusza za przestępstwo z artykułu 245 Kodeksu Karnego, punkt 6 zaskarżonego wyroku i w tym zakresie przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie do ponownego rozpoznania. Punkt 2. Zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że w stosunku do oskarżonego Mariusza rozwiązuje karę łączną orzeczoną w punkcie 7, a na podstawie artykułu 85 paragraf 1 Kodeksu Karnego i artykułu 86 paragraf 1 Kodeksu Karnego łączy kary pozbawienia wolności wymierzone oskarżonemu w punkcie 1, 2 i 4 i wymierza temu oskarżonemu karę łączną 15 lat pozbawienia wolności. W stosunku do oskarżonego Grzegorza w punkcie 11 przyjmuje, że przypisany oskarżonemu czyn polegał na tym, iż w bliżej nieustalonym dniu pomiędzy 1 stycznia 2011 roku a 24 listopada 2016 roku w miejscowości Malawa województwa podkarpackiego w celu wywarcia wpływu na świadka wypowiedział pod jej adresem groźbę pozbawienia życia w przypadku ujawnienia przez nią okoliczności dotyczących doprowadzenia jej do obcowania płciowego i poddania się innym czynnościom seksualnym. I czyn ten kwalifikuje jako przestępstwo z artykułu 245 Kodeksu Karnego. Punkt 3. Utrzymuje w mocy zaskarżony wyrok w pozostałej części. Wyrok jest prawomocny, co oznacza, że z dniem dzisiejszym podlega wykonaniu. Dla osób, które nie są bliżej zorientowane w języku prawniczym, zwłaszcza dla członków rodzin, informuję. Wyrok generalnie w znacznym zakresie, taki jaki wydał Sąd Okręgowy w Rzeszowie, został utrzymany w mocy co do winy, co do kwalifikacji, co do kar jednostkowych i kar łącznych. Dwie zmiany tego wyroku, a w zasadzie dwie zmiany w stosunku do Sądu Okręgowego w Rzeszowie są następujące. W jednym zakresie co do zarzucanych Mariuszowi gruźb wypowiadanych wobec małoletniej pokrzywdzonej, w tej części, w tej drobnej części, w drobnym zakresie sprawa jest uchylona do ponownego rozpoznania i przekazana Sądowi Pierwszej Instancji, czyli Sądowi Okręgowemu w Rzeszowie. Natomiast w stosunku do oskarżonego Grzegorza jest częściowa zmiana kwalifikacji prawnej, także w zakresie czynu wypowiadania gruźb karalnych w stosunku do małoletniej pokrzywdzonej. To są te dwie zmiany, jedna polegająca na uchyleniu, druga polegająca na zmianie takiej, jak została odczytana w zaskarżonym wyroku. W całym pozostałym zakresie, jeszcze raz powtarzam, uznania winy za wszystkie pozostałe przestępstwa, kar jednostkowych, kar łącznych, środków karnych, wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie został utrzymany w mocy. To uważam, że wyrok jest niesłuszny i absolutnie kasacja jest konieczna. Odnośnie dwóch pierwszych oskarżonych były bezwzględne przesłanki do uchylenia wyroku. Były rażące naruszenie procedury, które sąd zupełnie pominął, uzasadniając to, że w tych okolicznościach było to możliwe, z czym się trudno pogodzić. Natomiast opieranie wyroku w tak poważnej sprawie tylko na jednym dowodzie, jakim jest dowód zeznań małoletniej, bo to jest jedyny dowód obciążający oskarżonych, przy bardzo obszernej liście dowodów, które stwierdzają, że te zeznania są często niewiarygodne, bądź błędne, bądź niepełne, no jest trudny do utrzymania i do pogodzenia się z tym. Szanowni Państwo, rolą oskarżyciela publicznego jest zebranie dowodów potwierdzających winę i sprawstwo oskarżonych. Prokuratura takie dowody zebrała, skierowała od aktu oskarżenia do sądu, a dzisiaj sąd wydał wyrok. To wszystko, co mogę Państwu powiedzieć.